Czyli jedna rzecz, której, może być kilka, której nienawidzisz w życiu przedsiębiorcy, jeżeli taka jest. No bo optymalizujesz swoją pracę, swoje zdrowie, żeby wszystko jak najwięcej, żeby wszystko sprawiało ci jak najwięcej szczęścia, bo to widać, ale czy jednak jeszcze coś tam jest takiego, co chciałbyś, jakbyś miał magiczną różdżkę tak usunąć? To bardzo dobre pytanie, bo ogólnie, jeśli powiedzmy, tak sobie myślimy o życiu przedsiębiorcy, czy ogólnie przedsiębiorców, to co de facto według mnie jest takie negatywne, to podejście do tych autodestruktywnych zachowań związanych z tym, że trzeba non-stop pracować, a de facto stres, który generuje w nas praca przedsiębiorcy, jest też po prostu olbrzymie. Więc to de facto powoduje, że bardzo dużo osób popada w jakieś takie autodestruktywne zachowania. Więc to tak na poziomie ogólnym. Myślę, że to jest taki element, który dobrze byłoby zmienić nawet w świadomości osób, żeby nie popadały w autodestruktywne zachowania z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi tak o moje codzienne życie przedsiębiorcy, to wydaje mi się, że nie mam takiej rzeczy, ale to też wynika z pewnego mindsetu, który stosuję, czyli nie traktuję problemów jako problemy, tylko jako po prostu normalny, naturalny element bycia przedsiębiorcą i podchodzę do tego bardzo, jak to się mówi, projektowo, czyli jak jest jakiś problem, to rozbijam go na elementy pierwsze, adresuję poszczególne składowe tego problemu, zastanawiam się, jak w pewien sposób go zmitygować, no i potem wdrażam w działanie te elementy. Także to też powoduje, że nie podchodzę do tego w taki sposób, że jest coś, co mnie ekstremalnie w tym denerwuje. Bo po prostu mam świadomość, że tak jest. Problemy się pojawiają, są różne w różnych dziedzinach, więc to element tej pracy, nie? Rozwiązywanie takich problemów. Czyli akceptujesz je i traktujesz je bardziej jako wyzwanie niż jako problem. Tak można powiedzieć. Okay.